Z nami trzeci dzień zgrupowania UKS-u w Woli Chorzelowskiej, a z nami Mateusz Kowalczyk i Kaleczurfu Ibe Torti. Ich obecność podwójna, nieprzypadkowa, ale o tym później. Mateusz, autor pierwszej asysty w letnim okresie przygotowawczym. Po tej akcji usłyszałeś od trenera, że to twoja bramka. Trudno chyba o lepszy komplement. Na początku chciałbym przywitać wszystkich bardzo serdecznie. Tak, na pewno fajna sprawa ta asysta. Ogólnie cały sparring oceniam pozytywnie, choć wiadomo, było parę w nim niedociągnięć, można było parę rzeczy zrobić lepiej, parę gorzej. Cieszą 3 punkty, cieszy 0 z tyłu. Tak naprawdę wiemy, co musimy poprawić i liczymy na to, że w następnych sparringach po prostu wszystko pójdzie lepiej. Już na samym początku byłeś bliski zdobycia gola. Ostatecznie piłka trafiła jednak nie do siatki, a w słupek. No tak, szkoda tej sytuacji. Miałem ją na samym początku, no ale jakby nie możemy zwieszać głów, tylko tak naprawdę pracowaliśmy dalej. Udało się fajnie zdobyć bramkę na początku spotkania i tak naprawdę wydaje mi się, że kontrolowaliśmy je. Patrząc na ciebie, widać doskonale, że piłkarze UKS-u od samego początku twardo rywalizują o miejsce w składzie, nie cofają nogi, nie cofają głowy. Co się stało dokładnie? No tak, rywalizacji tak naprawdę czas zacząć. No, była sytuacja, gdzie bodajże Kelly wyszedł na skrzydło, chciał dograć piłkę, piłka zawisła w powietrzu. Wyskoczyłem z rywalem do głowy, upadliśmy, upadając bodajże spadłem na czyjeś kolano, tak. No i został taki ślad, więc życie. Dementujemy plotki, że to jakaś walka MMA pomeczowa. Zdecydowanie, dementujemy. Kelly, ty dużo zamieszania z kolei robiłeś na lewym skrzydle. Widać było, że rywale momentami nie nadążali za tobą. Jedyne, czego możesz żałować, to chyba tylko właśnie tego, że żadna z tych akcji nie zakończyła się golem i też nie skończyłeś przynajmniej z asystą, tak jak Mateusz. No, tak jest czasami, ale musimy też patrzeć na pozytywne punkty, czyli no, więcej dribbling wygrywanych. No i to, że mieliśmy dużo akcji, też jest bardzo pozytywny, po prostu trzeba to lepiej skończyć z celnym podaniem albo uderzeniem. Myślę, że po kroku do przodu będzie lepiej coraz. Widać było po tobie olbrzymią chęć do gry. Stęskniłeś się przez te zaledwie kilka dni wolnego za piłką? No bardzo, bardzo stęskniłem. No jak wróciłem, to mi się chce piłkę grać i, no, i to robimy właśnie. Obaj jesteście w pokoju 101 tutaj na zgrupowaniu i możemy powiedzieć pół żartem, pół serio, bez większej przesady, że jest to najbardziej reprezentacyjny pokój na tym obozie. Obaj macie za sobą pierwsze występy w drużynach narodowych. Mateusz, ty najpierw miałeś powołania na konsultacje, potem przyszło powołanie i debiut. Jakie to uczucie wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego na środku boiska? No tak, dostałem powołanie na zgrupowanie. Bardzo fajna sprawa, tak naprawdę wyjść na boisko, zaśpiewać hymn Polski, zagrać z tym orzełkiem na piersi. Fajny na pewno kolejny krok w mojej karierze. Nie chciałbym też traktować tego jako przygody, tylko jako mój cel najbliższy. To jest na pewno ciężko pracować, żeby dostać powołanie na następne zgrupowanie, już na mecze eliminacyjne. Bardzo fajne przyjście, spotkać się z chłopakami, którzy na co dzień trenują w zespołach z Serie A, w Ekstraklasie, porozmawiać, jak u nich to wygląda. Na pewno można się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć i poznać fajne osobowości. Jak przyjęli cię koledzy, dużo bardziej doświadczeni, dużo bardziej już ograni na tym innym poziomie? Nie no, na pewno to są normalni ludzie, fajne chłopaki, z którymi można normalnie porozmawiać. Tak naprawdę, no tak jak mówię, bardzo przyjemnie spędziliśmy czas. Myślę, że w reprezentacji na pewno była fajna atmosfera. Co zapamiętałeś z tego pierwszego występu, zwłaszcza przeciwko Słowenii? Myślę, to wyjście i zaśpiewanie hymnu. To było takie coś, gdzie na pewno poczułem dreszcze, coś takiego nowego, fajnego. Na to się tak naprawdę pracuje. Kelly, ty jak wspominasz swój mecz z Włochami? Muszę powiedzieć, że to był bardzo ciężki mecz. No i też na inne, w ogóle inne pozycje grałem i musiałem dużo pracować w defensywie, więc
Było bardzo dużo biegania i dużo bronienia, ale na koniec wygraliśmy ten mecz 1-0. Najlepszy moment był właśnie jak wygraliśmy ten mecz i kibice do nas śpiewali, się cieszyli. Było bardzo fajny moment, który właśnie razem właśnie wspieraliśmy. Tak. Jakie emocje tobie towarzyszyły, kiedy słuchałeś Mazurka Dąbrowskiego? Się nauczyłem, jak śpiewać ten hymn i też śpiewałem razem z kolegami. Oczywiście to jest dla mnie też coś nowego i jestem szczęśliwy, że mogłem właśnie brać udział w takim mecz i w ogóle, żeby grać dla Polski, bo to jest też dla mnie taki duży krok do przodu w karierze. I nie spodziewałem w ogóle, że będę w takim w miejscu w moim życiu, więc jestem bardzo wdzięczny i bardzo tak jakby dziękuję wszystkim, którzy mnie pomagali i mnie wspierali. Co wam selekcjonerzy powiedzieli na koniec zgrupowania, jakie uwagi, spostrzeżenia, porady wam przekazali? Ogólnie trenerzy byli zadowoleni i oczywiście jak będę tak dalej pracować i będę miał pozytywne rzeczy na boisko i na treningach, to mam nadzieję, że dostanę kolejne powołanie. Na pewno tak. Ciężka praca na treningach, mecze. Tak naprawdę piłkarzem jest się 24 godziny na dobę. Jeśli będziesz ciężko pracował, to te powołanie dostaniesz prędzej czy później, więc praca, praca, jeszcze raz praca. Ty byłeś już zimą na zgrupowaniu w Turcji, ale jakby nie patrzeć, jest to dla ciebie pierwsze letnie seniorskie zgrupowanie. Jak możesz porównać ten przeskok, jeżeli chodzi o tą piłkę juniorską, o okres przygotowawczy do piłki seniorskiej w okresie letnim? Ja zawsze byłem tego zdania, że jest wiele zawodników w juniorach, którzy wyróżniają się na tle właśnie tych juniorów, kiwają, strzelają bramki i tak dalej, ale to piłka seniorska zawsze weryfikuje. Jednak tutaj już gra z doświadczonymi zawodnikami i wszystko tak naprawdę jest szybsze. Już nie możesz sobie pozwolić na tyle, na ile mógłbyś sobie pozwolić w centralnych ligach juniorów i takich podobnych. A wracając do obozów, byłem już tak na tym zgrupowaniu zimowym w Turcji. Teraz jestem już inną osobą, na pewno mam więcej pewności siebie i myślę, że w tym sezonie na pewno będę mógł dać więcej niż w poprzednim. Kali, dla ciebie jest to trzeci już letni obóz tutaj w Woli Chorzelowskiej. Jak przez ten czas zmieniłeś się jako zawodnik? No, myślę, że dużo pewność siebie zbierałem i oczywiście ja się rozwinę, też te techniczne, szybkościowe, fizyczne. Myślę, że wszystko właśnie się zmieniło i że jest coraz lepiej i po prostu nie czuję się, że zostaję w tym samym miejscu, tylko że czuję się właśnie, że co roku albo po jakimś czasie to wszystko się zmieni i idę do przodu jako zawodnik i po prostu nie stoję w miejscu. Wiadomo, że waszym celem jest tutaj na obozie wywalczenie sobie miejsca w składzie na mecze ligowe, a jak wyglądają wasze takie cele indywidualne, co sobie postanowiliście, na jaki element chcielibyście najbardziej poprawić przez te półtora tygodnia tutaj? Efektywność. Po prostu chcę być efektywny w ofensywie i po prostu dać bramki albo asystę i to jest właśnie mój cel. Ja się skupię nad tym i cały czas nad tym pracuję i ja wiem, że w tym sezonie tak będzie po prostu. Tak jak już Kali wspomniał, na pewno liczby. No jeśli chodzi o obóz, myślę, że zrozumienie taktyczne trenera, całego przesuwania się w ofensywie, w defensywie, pracowania nad tym, bo myślę, że to będzie klucz do sukcesu. Za wami pierwsze chwile pod okiem Kazimierza Moskala. Co z waszej perspektywy zmieniło się najbardziej, jeżeli chodzi o
prowadzenie zajęć, o funkcjonowanie drużyny, o jakieś właśnie założenia, pomysły taktyczne? No, to właśnie jeśli chodzi o te założenia taktyczne, trochę się pozmieniało. Zmieniliśmy trochę swój styl gry, który bardzo mi jakby odpowiada. Podoba mi się też bardzo podejście trenera do nas jako zawodników. Naprawdę widać, że trener tym żyje, stara się nam pomóc, podpowiada nam. No i uważam, że to może przynieść efekty w lidze później. Tak jak Kowal powiedział właśnie, taktyka i no styl grania, ofensywa, defensywa. To teraz właśnie mamy nowe rzeczy do nauczenia i myślę, że to właśnie nam dużo pomaga w lidze. W trakcie tego obozu dużo elementów rywalizacji w mniejszych, większych grupach. Podczas środowych zajęć, Mateusz, nie musiałeś schodzić z boiska, bo zostałeś zniesiony w ramach zwycięstwa w konkursie, która grupa była skuteczniejsza. Interesująca odmiana chyba. No tak, rywalizowaliśmy w dwóch grupach na ilość bramek, w schematach po prostu i kończyliśmy to strzałem za pola karnego. Udało się naszej drużynie wygrać, a drużyna przegrana musiała po prostu znieść wygranych z boiska na plecach. W sobotę sparing numer 2 tego lata, mecz z drugą drużyną z Rzeszowa, tym razem ze Stalą. Kolejna okazja do pokazania się. Kolejna okazja do zachęcenia kibiców, aby kupowali karnety na mecze ŁKS-u na ten sezon. No tak, zrobimy wszystko, żeby ten sparing wygrać, pokazać się z dobrej strony oraz, tak jak pan wspomniał, zachęcić kibiców do kupowania karnetu, gdyż razem tworzymy ten klub i zarówno od nas, jak i od kibiców zależy, w jakim miejscu będzie stał ten klub, a mogę tak naprawdę obiecać, że ja zrobię wszystko i drużyna, żeby było to jak najlepiej i tyle po prostu. Będziemy walczyć. Walczymy cały czas i dalej będziemy walczyć po prostu i żeby wszyscy byli szczęśliwi, kibice i też nasze rodziny. I oby ta walka przyniosła upragniony efekt. Gośćmi ŁKS TV byli zawodnicy ŁKS-u Mateusz Kowalczyk i Teleczutwu Ibetorti, zawodnicy ŁKS-u i, dodajmy, podkreślmy, reprezentanci Polski odpowiednio do lat 18 i 20. Czekamy na wasze kolejne dobre mecze o punkty te i z przeplatanką na piersi, i z orłem białym na piersi. Dziękujemy. Dziękujemy.